Kochani krwiodawcy, szanowni goście, propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz pozyskiwanie ludzi gotowych nieść pomoc innym to jedno z najważniejszych działań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża, który w tym roku obchodzi stulecie swojej działalności na ziemiach polskich. Dzisiejsze spotkanie niech będzie okazją do podziękowania Wam, szanowni krwiodawcy, za ratowanie ludzkiego życia, za Wasz dar serca. W imieniu zarządu i pracowników oddziału rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce witam wszystkich krwiodawców bardzo gorąco i życzę Wam dobrego zdrowia, gdyż właśnie ono jest wykładnikiem wszelkich poczynań humanitarnych, zawodowych i osobistych. Drodzy krwiodawcy, szanowni goście, Polski Czerwony Krzyż powstał tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanek Polski zwołano 18 stycznia 1919 roku naradę wszystkich istniejących na ziemiach polskich organizacji kierujących się w działaniu ideałami Czerwonego Krzyża. Organizacje te podczas narady odbywającej się pod patronatem Heleny Paderewskiej utworzyły Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Oficjalną datą powstania Polskiego Czerwonego Krzyża jest 18 stycznia 1919 roku. Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zostało zarejestrowane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża 24 lipca 1919 roku i uznane za jedyną organizację czerwonokrzyską działającą na całym terytorium państwa polskiego. Od początku swojego istnienia Polski Czerwony Krzyż prowadził różnorodną działalność w dziedzinie ochrony zdrowia, pomocy socjalnej i pierwszej pomocy, a także pracę wychowawczą z młodzieżą, wyszkolił kilka tysięcy sióstr PCK, pielęgniarek, ratowników, którzy udzielali pomocy zarówno w czasie działań wojennych, jak i w czasie pokoju. W 1921 roku powstały pierwsze szkolne koła Polskiego Czerwonego Krzyża. 1 września 1927 roku na mocy rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż z zachowaniem dotychczasowych praw i obowiązków. 30 listopada 1936 roku Polski Czerwony Krzyż otrzymał przywilej Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej. Jeszcze przed II wojną światową Polski Czerwony Krzyż odegrał pionierską rolę w rozwijaniu krwiodawstwa. W 1935 roku powołana została w Łodzi Centralna Stacja Wypadkowa z Ośrodkiem Przetaczania Krwi. Rok później, to jest w 1936 roku, w Warszawie utworzony został pierwszy Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi. W 1939 roku Polski Czerwony Krzyż liczył około 850 tysięcy członków, w tym około 50% stanowiła młodzież. Dysponował także znaczną rzeszą przeszkolonych pielęgniarek, ratowników, poważnym majątkiem, zapasami materiałów sanitarnych, sprzętem technicznym, prowadził 1300 placówek ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wybuch II wojny światowej był dla Polskiego Czerwonego Krzyża pełnym zaskoczeniem w sposobie prowadzenia wojny przez Niemców i brakiem z ich strony poszanowania konwencji humanitarnych. Polski Czerwony Krzyż zgodnie z konwencjami genewskimi był jedyną organizacją, która pomimo ograniczeń mogła prowadzić oficjalną działalność humanitarną dla ratowania narodu polskiego. Wszystkie swoje placówki Polski Czerwony Krzyż przeznaczył na szpitale wojskowe, udzielano pomocy medycznej, żywnościowej i opiekuńczej. Polski Czerwony Krzyż przejawiał szczególną aktywność w niesieniu pomocy rannym żołnierzom i cywilom, więźniom w więzieniach,
obozach koncentracyjnych, Żydom w gettach i żołnierzom w obozach jenieckich. Po zakończeniu II wojny światowej Polski Czerwony Krzyż uzyskał znaczną pomoc humanitarną dla społeczeństwa polskiego od organizacji czerwonokrzyżowych z innych krajów. Za pośrednictwem Biura Informacji i Poszukiwań Polski Czerwony Krzyż dziesiątki tysięcy rodzin odnajdywało swoich bliskich, otrzymywało dokumenty, korzystało z rozdawanej odzieży, posiłków, paczek żywnościowych. Polski Czerwony Krzyż prowadził szpitale, punkty sanitarne, leczył chorych, wykonywał dezynfekcję, organizował pogotowie ratunkowe, uruchomił wiele stacji krwiodawstwa. Od 1948 roku zmieniła się sytuacja i życie w powojennym kraju. Państwo przejęło od Polskiego Czerwonego Krzyża majątek stowarzyszenia w postaci między innymi szpitali, prewentoriów, sanatoriów, izb zdrowia, przychodni lekarskich i dentystycznych, stacji opieki nad matką i dzieckiem oraz stacji pogotowia ratunkowego. W 1958 roku państwo przejęło również stacje i punkty krwiodawstwa. Od tego roku Polski Czerwony Krzyż prowadzi planową i systematyczną działalność w promowaniu honorowego krwiodawstwa. Od 1962 roku dzięki zaangażowaniu działaczy i pracowników Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wydatnej pomocy finansowej i organizacyjnej państwa tworzono punkty opieki nad chorymi w domu. Z dużym rozmachem szkolono siostry PCK, rozwijano szkolne i zakładowe koła Polskiego Czerwonego Krzyża. Propagowano honorowe krwiodawstwo, organizowano szereg akcji promujących zdrowie i realizowane różne zadania uzasadnione potrzebami społecznymi. Polski Czerwony Krzyż prowadzi swoją działalność na terenie całego kraju. Od 100 lat pomaga osobom potrzebującym, a szczególnie ludziom starszym, chorym, niepełnosprawnym, ubogim i rodzinom wielodzietnym, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Działalność ta jest realizowana przez około 800 tysięcy członków kół szkolnych, akademickich, klubów honorowych, dawców krwi oraz kół zawodowych i środowiskowych. Ogniwa Polskiego Czerwonego Krzyża na różnych szczeblach organizacyjnych poświęcają dużo czasu i energii w zdobywaniu środków finansowych na realizację zadań. Niektóre zadania w dziedzinie opieki, krwiodawstwa, szkolenia są realizowane na zasadzie zadań zleconych przez organy państwowe bądź samorządowe. Organizacja korzysta także z wpłat i 1% podatku, ponieważ jest organizacją pożytku publicznego. Szeroką działalność prowadzi Polski Czerwony Krzyż nadal w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Działania te są wkładem Polskiego Czerwonego Krzyża w realizację ustawy o publicznej służbie krwi uchwalonej w 1997 roku. Polski Czerwony Krzyż prowadzi znaczące działanie w propagowaniu zdrowego stylu życia. Szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. Co roku pod patronatem Polskiego Czerwonego Krzyża rozgrywane są ogólnopolskie mistrzostwa pierwszej pomocy dla szkół średnich, grupy ratownictwa specjalnego Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczą w zabezpieczeniach medycznych wielu imprez masowych. Ratownictwo Polskiego Czerwonego Krzyża uczestniczyło w akcjach ratunkowych wielu znacznych klęsk i katastrof w Polsce, między innymi akcje poszukiwawcze po zawaleniu się budynków, hali w Katowicach i tym podobnym. W Ostrołęce działalność na rzecz rozwoju krwiodawstwa datuje się powstaniem klubu honorowych dawców krwi przy zakładach celulozowo-papierniczych, obecnie starając się Opola S.A. Był to rok 1969. Śmiało można powiedzieć, że zakładowy klub KDK przy celulozie zainicjował rozwój silnego ruchu honorowego krwiodawstwa na naszym terenie. W następnych latach powstawały kolejne zakładowe kluby honorowych dawców krwi. Był czas,
że w Ostrołęce działalność na szeroką skalę prowadziło 16 zakładowych klubów honorowych dawców krwi. Obecnie działa 8 klubów, ale liczba dawców i ilość oddawanej krwi wcale nie zmalała. Są to kluby działające przy Oddział Rejonowy Górskiego Czerwonego Krzyża, Stolarz Opolantesa Ostrołęka, Energa Elektrownia w Ostrołęce, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce, Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewisie, Zarządzie Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Łysy i Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. Kluby te tworzą stałą bazę krwiodawców systematycznie oddających krew. W okresie 3 kwartałów bieżącego roku Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Ostrołęce pobrał 1966 litrów 998 ml tego bezcennego leku. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce we współpracy z Publiczną Służbą Krwi od 8 lat organizuje turniej współzawodnictwa młodzieży w honorowym oddawaniu krwi dla szkół ponadgimnazjalnych i policjalnych pod hasłem Młoda krew ratuje życie. Szanowni Państwo, pragnę wyrazić głębokie uznanie i szacunek dla honorowych dawców krwi za ich bezcenny wkład w realizacji humanitarnej idei. Dla tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy swoją postawą i ofiarnością przyczyniają się do ratowania zdrowia i życia. W imieniu wszystkich, którzy zawdzięczają Wam zdrowie i życie oraz Zarządu Rejonowej Rady Krwiodawstwa i pracowników Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, życzę Wam dużo zdrowia, powodzenia w życiu osobistym i satysfakcji z pracy zawodowej i społecznej. Dziękuję za uwagę.